Manko, siemanko. Witajcie na kanale Bez Spiny. No i jedziemy. Jedziemy z Gilem. Gil mi pomoże. Jedziemy dopiąć formalności. Także zostańcie z nami. Zobaczycie, co wybrałem finalnie. Jeszcze muszę odwiedzić bankomat, bo tam trzeba trochę, wiecie, wydrukować papieru i jedziemy. A mogę wam pokazać przy okazji, jaką ładną sobie właśnie Gil Toyotę kupił u tego dealera, który ma te auta z odzysku tam z banków, te nowe, takie droższe. No i on za to zapłacił właśnie pół miliona peso, tam nie wiem, 3 czy 4 lata, 40 tysięcy przejechane. Także auto jest no świeże, no nie to co ja, w czym ja muszę wybierać niestety, no ale inne auto zupełnie, tak, inna klasa. No wszystko się niedobrze poukładało, bo jest przerwa ryżowa. Popatrzcie, wszyscy wychodzą ze szkół, wszędzie wszyscy na ryż idą. No i prawnik nie przyjechał jeszcze, left. Prawnik jeszcze nie przyjechał, no bo pewnie też przerwę ryżową musi zaliczyć. Więc Gil jest głodny. Ja może jeszcze nie bardzo, ale też zaraz pewnie będę, więc jedziemy. Nie będziemy czekać na niego, tylko jedziemy coś zjeść i wrócimy. No. Popatrzcie, jakie ładne korki. Pięknie. To jest właśnie to, co chciałem wam pokazać, nie? Godziny szczytu. Szkoły już są otwarte. Rok szkolny się zaczął. Dumaguete ma kilka uczelni wyższych, także jest zawsze no dobrze dopchane. Tutaj nawet jest, widzicie, Uniwersytet Stanowy Negros Oriental. Po prawej stronie ten niebieski budynek. Także przepychanie. O, popatrzcie, ile dzieciaków. Czy tam, no, młodzieży, powiedzmy. Jollibee pewnie, o. W Jollibee, you know, the line is until the entrance door. Kolejka w Jollibee jest do tego, do wejścia, nie? Thank you very much. Tak jest. Thank you very much. Everything is done, yeah? Yeah. Just need to fix the papers to the end, yeah? Yeah. And then you will read the papers? Message me and I will pay the rest. Sure. Yeah. So I hope I didn't buy a big problem for myself. No, the engine, very good engine. Yeah, yeah, I know. It seems like, yeah? Yeah. Seems like. Okay. So see ya guys, huh? On the road. On the road, yes. Hey, sorry. Look at this nice car, huh? That's the happy owner. You know, I'm the scary owner and this is the happy owner. He bought like a new car. What's up, Danny? Yeah. Thank you too. Thank you. No to jadę. Jadę wozem farmera. Słuchajcie, no co? Na pewno sprzęgło trzeba zrobić jak najszybciej, bo to nie dość, że ten pedał bardzo ciężko chodzi, to jeszcze ciężko się biegi zmienia, nie? Tak żeby płynnie zmieniać, to już tam musi być wytarmoszone dość dobrze, także na pewno robię sprzęgło zaraz i ten, no wiadomo, oleje. Bardzo wygodnie się siedzi, no. To, wiecie, to w porównaniu do Starshipa to wszystko jest lepsze, nie? Ale ogólnie to fajnie się siedzi, dobra, wygodnie. Także no jest, myślę, spoko, nie? Jazda na trójeczce, wiecie, na dwójeczce. Starshipem to na czwórce cały czas jeździłem, nie? Tam, wiecie, czwórka to 50 na godzinę było i wystarczy. Jadę dzisiaj do Georgia zaraz, żeby zrobić to sprzęgło. I jeszcze przy okazji pewnie wymienimy oleje w skrzyni i w dyfrach i w skrzynce tej rozdzielczej. Taki plan początkowy. No wiecie, no pojeździłem trochę. Auto jeździ całkiem żwawo.
silnik ładnie pracuje. Z takich rzeczy, których nie zauważyliśmy, to nie działają światła pozycyjne z tyłu i światło cofania, więc to trzeba będzie zrobić. Tutaj też mi podświetlenie nie działa, tego panelu, także w nocy jest po prostu, no w nocy nic tam nie widać, nie? Chcecie coś, klimatyzację skręcić czy coś i jest Lipton, więc to będzie też poprawione. No i będziemy obserwować, nie, co się dalej dzieje. No i na pewno muszę, bo już byłem nim wczoraj nurkować i muszę, wiecie, jeszcze, wiecie, bo się chcę do ruchu włączyć, muszę ten bedliner koniecznie kupić, czyli to co się wkłada do, ten wkład plastikowy do paki. To jest bardzo ważne. Ale to mi obiecał ten poprzedni właściciel, że mi załatwi za bardzo tanio, także dzisiaj do niego na pewno się z nim skontaktuję i się go zapytam, czy już to załatwia, czy i jak mu idzie z papierami, nie? Bo to papiery też ma załatwiać. No, zawieszenie ok. Czasami mam wrażenie, że coś tam lekko puknie z przodu. Być może jakiś, nie wiem, no jakaś gałeczka, jakiś łącznik, coś takiego. Także, no ale to wiecie, to nie jest jakieś takie bardzo pilne, także George to sprawdzi i zobaczymy, nie? Co jeszcze wam mogę powiedzieć? No, przyjemnie się jeździ, no przyjemnie się jeździ. Auto jest naprawdę długie, więc parkowanie jest trochę problematyczne. Szczególnie po Starshipie, wiecie, który był jak wózek golfowy. Ale jest okej, okay, no ja nie zakładam, że będę, wiecie, po mieście tym jakoś jeździł. Nie chcę też blisko miasta żadnego mieszkać. Już mi wystarczy, że sobie pomieszkałem koło Dumagete. Widzicie, fura idzie, kurde. Nawet zdarzyło mi się już do odcinki tym pójść tam ze dwa razy, jak coś wyprzedzałem. Także silnikowo jest ok. No rozrządu nie muszę robić, bo tu jest łańcuch, który się nie naciąga. Także to jest w zasadzie chyba bezobsługowe. Hamulec jest jak żleta. Także pięknie. No i tyle, no. Takie pierwsze wrażenia. No, jeszcze jest kwestia głośniczków, bo działają tylko z tyłu, także z przodu albo ich nie ma, albo też jest coś zmaszczone. Więc może to z czasem sobie to tam też jakoś uzupełnię. No nie są to, to akurat jest najmniej ważne w tym wszystkim. Jest i majster. Majster jeździ tricyklem, także mogę wam zrobić jakiś taki jeszcze. Popatrz, jak to wygląda. No nie wiem, czy tu będzie dobrze widać ten środek, ale może później, jak go wyczyścimy. No nie jest najgorzej, nie? Jak na 11 lat na Filipinach, to myślę, że jest w porządku. Widzicie, przejadę się jeszcze vanem do domu. To tu się muszę składać jak scyzory, kurde. Ale przejazd, słuchajcie, od Georgia do mnie kosztuje 80 groszy. Czyli to jest, nie wiem ile to jest kilometrów, no może z 5. Może z 5. Coś takiego. Walę głową w tą rurę. No słuchajcie, nie przypuszczałem, że to on tyle będzie rozbierał tutaj, nie? No ale cenę ustaliliśmy, także popatrzcie, wydech wyjął. I środek cały też. Bo mówi, że nie chce pobrudzić foteli, czy tam czegoś uszkodzić, więc wyciągnął wszystko, no. Już tutaj ma
Mówi, że kilka śrub mu zostało tylko i będzie skrzynię wyciągał. A mnie się dzisiaj udało kupić trochę tego lakieru w Nissanie. To sobie kiedyś tam później zaprawki zrobię. Wiecie, tak jak gdzieś jest tutaj o przytarty, nie, na tym, na krawędzi, to sobie tam pozaprawiam wszystko i o, albo to. Też będę miał coś do roboty własnoręcznej. Auto nie ma katalizatora, także jest tylko tłumik środkowy. Taka porządna grucha. Więc bardzo dobrze, także z głupot tylko jest EGR. Więc mniej problemu. No, filtr powietrza, popatrzcie jaki kot smogu. Jaki jest. Jestem brudny. Tutaj jest bardzo dużo kurzu, wiecie, i pyłu, to te filtry to naprawdę dostają w dupę, bo nawet na motorze jak się jeździ, to zawsze kończę z pyłem w oczach i śmierdzący, i łzy mi ciekną, nie? Śmierdzący od tych spalin wszystkich. Idzie George, mówi, że ten, że to sprzęgło jeszcze tam traktował tym czyściwem, żeby ten pył ze starczy sprzęgłowej usunąć, nie? No bo jest bardzo niezdrowy. Także coś nowego się dowiedziałem. No ale to w sumie no jak w okładzinach klocków, nie? Nie wiem, tam azbest może być czy coś to. Fura już nawet sobie ją ochrzciłem, będzie się nazywać Falcon 9, także... Jeśli nie wiecie dlaczego, wejdźcie sobie na stronę SpaceX, bardzo, bardzo przypomina Falcona 9, no. Także był Starship, teraz będzie Falcon 9. No to przyszło trochę dobroci dla dla Falcona 9. Wiecie, jest ten szpulung, pukanka do wtrysków, pukanka do silnika, oleje. Spray silikonowy sobie kupiłem też, tam mu mogę popryskać uszczelki w drzwiach na przykład. No i cerateka mu wrzucę, nigdy tego nie robiłem, więc czemu nie, co? A George pojechał do Dumagete, także filtry powinien przywieźć i tam resztę sprzętów. No to jeśli chodzi o sprzęgło, to mamy to samo co było zamontowane wcześniej, nie? Czyli ten XCD. Wygląda na to, że Nissan to montuje po prostu. Idzie to na pierwszy montaż. Także spoko. A co ciekawe, popatrzcie, na rynek polski też to idzie. Docisk sprzęgła. No, filtr powietrza, łożysko wyciskowe. Także powoli gromadzimy fanty. No, jeszcze takie spostrzeżenie moje z tego co zauważyłem. Dużo taniej jest zamówić części online, nie? Tylko po prostu musicie sobie wszystko dobrze spisać, co jest co potrzebujecie i zamawiajcie online, bo macie wtedy fajny wybór. Ceny możecie sobie posortować, wiecie, Shopee, Lazada, macie więcej marek i wychodzi to taniej niż kupowanie lokalnie, bo to co on tu kupił w Dumagete, no zapłacił za ten, powiedzmy, zestaw do sprzęgła 200 zł więcej niż gdybym ja to kupił online. Także też trochę można pieniędzy na tym zaoszczędzić, nie? Dlatego po prostu już całą resztę zamawiam online teraz, nie? Już nawet niech nie szuka, bo te sklepy też tu są słabo zaopatrzone. Ja ostatnio jeździłem, chciałem kupić żarówkę do podświetlenia kabiny, byłem w 6 sklepach i nie mieli w żadnym, nie? Nawet był problem, żeby bezpieczniki kupić do samochodu, także wiecie, stracicie pół dnia, upocicie się, umordujecie, jeszcze nie kupicie tego co chcecie, nie? Albo kupicie i zapłacicie więcej, także najlepiej zamówić sobie online, poczekać te 3 do 5 dni aż przyjdzie i wtedy się brać za robotę.
przywiozłem do Georgia różnych dobroci dla Falcona 9. Pokażę wam, no wiecie, podstawowe rzeczy, nie? To co się powinno zmienić. Płyn hamulcowy. Tutaj jest olej do skrzyni biegu, widzicie, 4 litry, 2 litry płynu hamulcowego, no takie ma pojemności auto. Filtry paliwa, 2, bo są 2. No jeden to jest chyba separator taki bardziej wody. Tutaj mamy olej do dyfrów. Olej do tego, do skrzynki rozdzielczej. Filtr kabinowy. Lusterko wsteczne, którego nie ma. Auto ma dwumasę. Dwumasy nie wymieniamy, bo jest jeszcze dobra. No, nie okazuje tam żadnych oznak zużycia większego, także dwumasa zostaje. A jak mi się rozleci w trakcie, no to trudno, to wtedy będę wymieniał, nie? Robocizna tutaj jest tania, ja za tą wymianę sprzęgła zapłacę około 500 zł. Także wiecie, no to nie jest tragedia. Więc jakby się kiedyś dwumasa rozklekotała, to no to ją po prostu zmienimy, nie? A na razie myślę, że nie ma sensu. Też tak naprawdę nie wiadomo, ile ja tym autem pojeżdżę, no rok na pewno, a może więcej.